Proszę, otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Jana, rozdział 17. Ewangelii Jana, rozdział 17, wersy od 11 do 19. Fragment od 11 do 19 brzmi następująco. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Panie, naprawdę usilnie potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego wsparcia, Twojego posilenia poprzez Twoje słowo. Uczyń nas kompetentnymi, aby przyjąć to słowo, które dzisiaj nam zostawiłeś. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Kontynuujemy rozważanie rozdziału 17 Ewangelii Jana. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy takiego opisu modlitwy, jaki mamy tutaj zaprezentowany. I mówimy o modlitwie Jezusa, Syna Bożego. Jest to modlitwa, która nie tylko stanowi cały rozdział 17, lecz również poucza nas o wielu podstawowych prawdach Bożych, dotyczących m.in. osoby Bożej lub też zbawienia Bożego. Nauczanie Jezusa, który rozpoczął podczas wieczerzy w rozdziale 13, kończy się modlitwą bezpośrednio przed dotarciem do ogrodu Getsemane. I we wszystkim, co apostołowie usłyszeli, Jezus obiecał im z pewnością pokój, radość, nadzieję, miłość Ducha Świętego, lecz również prześladowania na tym świecie z uwagi na fakt, że On odchodzi do Ojca. Zaczynając modlitwę, Jezus mówi, że nadeszła godzina, czyli nadszedł czas wyznaczony przez Boga w całej wieczności, przed założeniem świata, aby Jego Syn stał się ofiarą zastępczą za grzechy wybranych Bożych. Czyli czas, w którym Syn Boży i Mesjasz stanie się ofiarą przebłagalną za grzechy ludu Bożego, który został wybrany przed założeniem świata. Czas, o którym słyszeli Adam i Ewa w ogrodzie, że ich potomek zmiażdży głowę pradawnego węża. To nadeszła godzina, gdy Jezus wypełnił już wszelką sprawiedliwość, którą mówił, że musi wypełnić. I nadeszła godzina wyznaczona przed założeniem świata przez samego Boga, aby Mesjasz w osobie Syna Bożego przebłagał gniew Boga, słuszny gniew Boga za grzechy ludzi. Dlatego jest to uzasadniona prośba modlitewna, którą Jezus tutaj zanosi do Boga. Ojcze, uwielbij mnie przez krzyż, pogrzeb, zmartwychwstanie, które zrealizujesz w moim życiu, gdyż jeśli Ty uwielbisz Syna przez Jego mękę, zmartwychwstanie, to Syn uwielbi Ciebie i odda Tobie chwałę. Tak mówił Jezus w pierwszych słowach modlitwy, które też widzieliśmy tydzień temu. Przez krzyż Jezusa Ojciec uwielbi Syna, ale również Syn uwielbi Ojca i odda Mu chwałę, gdyż ludzie zobaczą, jak wielka to miłość i łaska, miłosierdzie i mądrość spowodowały odkupienie grzesznych ludzi. Jak to możliwe, że przez dzieło krzyża Jezus otrzyma chwałę? Jest to możliwe, ponieważ Jezus będzie uwielbiony poprzez ofiarowanie siebie na krzyżu, co udostępni zbawienie ludziom. Na podstawie wersu trzeciego dowiedzieliśmy się, że piękno i wyjątkowa wartość życia wiecznego nie polegają na tym, że to życie jest po prostu wieczne, lecz wynikają z tego, że życie wieczne daje nam możliwość poznania jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłał. Żywot wieczny to poznać Boga, znać Boga, to mieć z Nim społeczność, mieć społeczność z Bogiem, to przestrzegać przykazań Bożych i kroczyć w światłości. Więc życie wieczne to faktycznie znać Boga i mieć Chrystusa. A Jezus mówi, że to jest możliwe dla człowieka dzięki śmierci krzyżowej Jezusa, którą On zrealizuje za odkupienie
ludzi. W wersie 5 Jezus zapowiedział swój powrót do chwały. Krzyż będzie dopełnieniem i apogeum poniżenia, sponiewierania Jezusa i hańby, lecz po tym krzyżu następuje chwała. Chwała i chwała naszego Pana. Najpierw hańba i uniżenie, lecz potem chwała, gdyż Bóg wielce wywyższył Syna. I tak też mówi wers 5, gdy Jezus modli się, aby Ojciec Go uwielbił. A teraz Ty mnie uwielbił. Uwielbij mnie, Ojcze, u siebie samą tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Pragnieniem Jezusa jest to, żeby zrealizować dzieło odkupienia w taki sposób, aby następnie przyniosło to chwałę Jego Ojcu. Zatem modli się również do Ojca, że oprócz tego, że Ojciec ma otrzymać chwałę, aby i Syn przez to otrzymał chwałę. Od wersu 6 Jezus modli się już nie o swoją chwałę, ale o swoich 11. Objawił imię Ojca 11 apostołom, którzy teraz słuchają modlitwy Jezusa. I tych 11 Ojciec wybrał i powołał ze świata, aby dać ich swojemu Synowi. Z Bożej perspektywy to są wybrani Boży, gdyż Ojciec wybrał ich przed założeniem świata. A z ludzkiej perspektywy wiemy, że to są wybrani Boży, ponieważ Jezus świadczy o nich, że strzegą Jego słowa, przyjęli to słowo i zachowali, jak również też wierzą w Jezusa. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, mówił Jezus. Przez te słowa ma na myśli nic innego jak to, że apostołowie, będąc z Jezusem przez ponad 3 lata, poznali Ojca. Jezus przez swoje nauczanie, postępowanie i życie wskazał im, jaki jest Ojciec. A oni też uwierzyli, że Jezus faktycznie pochodzi od Ojca. Poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Wers 9. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Czym jest świat? Powiedzieliśmy sobie, że w kontekście Ewangelii Jana świat ma wiele znaczeń i każdy kontekst poszczególnych fragmentów mówi nam, jak należy świat rozumieć. W rozdziale 17 słowo świat ma wydźwięk negatywny, pejoratywny. Widzieliśmy to. Chodzi o świat, w którym mówimy o nienawiści, jaka tu panuje, wobec chrześcijan, prześladowania wobec chrześcijan. Świat, który jest złym, antychrystusowym systemem szatana, gdzie bazą funkcjonowania tego świata jest zło i grzech. Świat, w którym aktywnie operują słudzy diabła i demony, w którego niewoli żyją wszyscy niewierzący ludzie. Jezus nie prosi w tej modlitwie i nie stawia się właśnie za tym światem i za ludźmi tego systemu, lecz za ludźmi, którzy zostali mu dani przez Ojca. Modli się jedynie za tych, którzy są zbawieni i do Niego należą. Wstawia się wyłącznie za tych, którzy zostali Mu przez Ojca dani. Jak powiedział na końcu wersu 9, ponieważ oni są Twoi. To jest ten powód, ponieważ oni do Ciebie należą. Lecz później w 10 wersie powiedział, wszystko Twoje jest moje, moje jest Twoje, a więc oni również są i moi, sugeruje Jezus. I uwielbiony jestem w nich, mówił koniec wersu 10. Co znaczy, że uczniowie Jezusa faktycznie w Niego uwierzyli i oddali Jezusowi chwałę. Jezus poświadcza ten stan rzeczy. Spójrzmy więc na kontynuację modlitwy Jezusa od wersu 11. I wers 11 brzmi następująco. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoich tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Słowa te Jezus wypowiada we wcześnie w piątek, gdy jeszcze jest ciemno. Jezus znajduje się w pobliżu ogrodu Getsemane i za kilka dni, za kilka godzin umrze na krzyżu. Kontynuując prośbę modlitewną o swoich uczniów, którą zaczął w wersie 6, Jezus woła do Ojca, aby zachował tych, którzy zostali Mu dani przez Ojca po to, aby byli jedno jak my, czyli jak Ojciec z Synem są jedno. Tak właśnie największy arcykapłan na wzór Melchizedeka, Jezus Chrystus, stawia się za tymi, których zbawił i odkupił, za których umarł na krzyżu. To jest też przepiękna prawda. Za nich to wylał tę krew, więc należy zapytać, dlaczego Jezus modli się, aby Ojciec zachował Jego wybranych ku zbawieniu ludzi. Odpowiedź wynika z samego wersu 11 i zawarta jest w słowach, lecz oni są na świecie. Widzicie ten kontekst? Lecz oni są na świecie. Świat w rozdziale 17, jak wiemy i widzieliśmy, ma wydźwięk negatywny. Tak samo jak w rozdziale 15, gdzie Jezus powiedział do uczniów, jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że mnie najpierw znienawidził. Lub w rozdziale 16, gdzie Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie.
Zatem prośba Jezusa jest taka, aby Ojciec zachował i ochronił i ustrzegł i zaopiekował się uczniami Jezusa, ponieważ, jak mówi, już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Po raz pierwszy apostołowie będą pozostawieni bez swojego Pana, który z nimi ustawicznie był. I to nie byle gdzie, bo we wrogo nastawionym świecie w stosunku do nich. Nie będą już mogli zwrócić się do swojego mistrza o pomoc. Słyszą jednak modlitwę Jezusa, w której Jezus prosi Ojca o opiekę nad nimi pod Jego nieobecność, gdy nie będzie Go z nimi. Co ciekawe, Jezus modli się bezpośrednio przed ukrzyżowaniem, nawiązując do czasu, który ma miejsce po ukrzyżowaniu, czyli do swojego zmartwychwstania. Inaczej mówiąc, mimo że ukrzyżowanie na tę chwilę, gdzie Jezus wypowiada te słowa, jeszcze się nie zrealizowało, Jezus modli się, jak gdyby już zmartwychwstał i już miał wstąpić do nieba. I dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ apostołowie to słyszą. Oni to słyszą, nie rozumiejąc do końca, co się dzieje. Ale powinni to usłyszeć i zrozumieć, ponieważ gdy będą widzieć, co się dzieje z Jezusem, że Go aresztują i że będzie wisiał na krzyżu i że umrze, to wtedy powinni co najmniej przypomnieć sobie to, że Jezus zapowiadał, że krzyż nie oznacza końca. Jezus zapowiedział to, co się wydarzy po krzyżu, czyli swoje zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Jezus, modląc się, nie sugeruje, że śmierć zwycięży Go, lecz sugeruje, że coś się wydarzy po śmierci, albowiem Jezus zwycięży śmierć. Zatem obietnice Jezusa, które otrzymują apostołowie, są wiążące, ponieważ On na krzyżu nie zostanie pokonany. Dlatego zachęta uczniów polega na tym, że gdy Jezus modli się o nich, apostołowie słyszą słowa Jezusa, które wyraźnie wskazują, że śmierć na krzyżu nie zatrzyma Jezusa przed pójściem do Ojca. Zmartwychwstanie, które zapowiedział uczniom kilka razy, wydarzy się z pewnością, aby Syn mógł pójść do Ojca. Wers 11 jest, jak wierzę, dla nas chrześcijan również wielkim źródłem pocieszenia, albowiem w tych właśnie słowach Jezusa widzimy, że Jezus doskonale rozumie, w jakich okolicznościach się znajdujemy. On wie, że żyjemy w antagonistycznym świecie, który znieść nas, chrześcijan, nie może. On to rozumie. Rozumie przeciwności i zmagania, które szatański system tego świata oferuje tym, którzy są chrześcijanami. Dlatego patrzcie, jak się modli. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu moich tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Podkreślając świętość swojego Ojca, to jak bardzo święty jest Bóg, Jezus prosi, aby On zachował tych, których sam wybrał i sam dał swojemu Synowi ku odkupieniu. I zachował od czego? Od złego, od utraty wiary, od zwiedzenia, od zasadzek szatana. Jezus naprawdę rozumie nasze słabości, rozumie ciężar ataków przeciwko chrześcijanom, Jego uczniom. Dlatego mówi tymi pięknymi słowami: zachowaj w imieniu Twoim. Zatem prosi Ojca, aby to mocą Ojca i opatrznością Ojca wydarzyło się zachowanie, opieka i ochronienie wszystkich, którzy do Niego należą. Jak powiedzieliśmy tydzień temu, imię, którym Jezus mówi, w imieniu Twoim zachowaj, dotyczy wszystkiego, co składa się na daną osobę i na jej charakter. Więc ze względu na Ciebie, na Twoją moc, zachowaj tych, których sam wybrałeś, prosi Jezus. W jakim celu? Jezus mówi w wersie 11, aby byli jedno, jak my. Taka jest charakterystyka Kościoła Chrystusowego. Taka ma być natura Kościoła, za który Chrystus oddał życie, że są w jedności i żyją w jedności. O to chodzi. Tylko że nie jakiejś tam jedności, lecz takiej jedności, jaka istnieje między Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, gdyż powiedziane jest, aby byli jedno jak my. W świecie, który nienawidzi chrześcijan, prześladuje chrześcijan i nie znosi chrześcijan, uczniowie Jezusa mają pozostać w jedności myśli, jedności słowa, jedności działania. Uciski, jakie będziemy mieć na tym świecie, nie mogą osłabić tej jedności, która ma istnieć w Kościele, lub też nie mogą podzielić tego Kościoła. Świat nie może sprawić, żeby wierzący żyli w konflikcie i w podziałach. Oto Jezus się modli, żeby świat nie miał takiego wpływu na ludzi bożych, aby ci zaczęli się dzielić i rozłamywać. Spójrzcie, modlitwą Jezusa jest to, aby Ojciec zachował danych Jezusowi ludzi po to, aby pomimo ataków ze strony świata, które tam są, Jezus zapowiada, była doskonała jedność w Kościele Chrystusowym, jaka istnieje między Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Wśród wszystkich rzeczy, o które Jezus mógł się modlić,
jako pierwszą rzecz w stosunku do jego ludzi wybrał jedność. To chyba ma znaczenie. Jako pierwsza rzecz jedność. I to nie byle jaka, lecz na wzór trójjedynego Boga. Wiemy, że ona ostatecznie taka nie będzie, bo nic nie może dorównać jedności i harmonii, jaka istnieje w osobie trójjedynego Boga. Lecz Jezus mówiąc, jak my jesteśmy, mówi, że mamy dążyć do upodobnienia naszej jedności w Kościele do tej, która istnieje w Bogu. Tak należy rozumieć słowo jak, aby byli jedno jak my. Spośród wszystkich rzeczy najważniejsze w myśli Jezusa, gdy się modli, jedność Jego Kościoła, jedność Jego uczniów. Zachowaj w imieniu Twoim, aby byli jedno. Co nam to mówi? Że w oczach Bożych jedność i jednomyślność w myśli i działaniu chrześcijan na świecie są sprawą najwyższej wagi. Podziały, kłótnie, spory, niezgody w Kościele zawsze były nie tylko hańbiącym świadectwem dla świata, lecz przyniosły światu wielką szkodę, albowiem jak Kościół może skupić się na szczerym głoszeniu Ewangelii, podczas gdy sam jest rozdarty przez podziały, spory i kłótnie? Czy to w ogóle świadectwo Boże, które zanosi do świata, może być wiarygodne, jeżeli sam Kościół nie potrafi zadbać o swoją jedność? Kościół nie jest w stanie duchowo prosperować, jeżeli nie jest Kościołem żyjącym w jedności. W tym miejscu nie chodzi o szeroko rozumianą jedność ekumeniczną, gdyż taką jedność ekumeniczną kupuje się poprzez sprzedawanie bezcennych prawd Bożych. Innymi słowy, w szeroko rozumianej ekumenii jedność pośród jej uczestników odbywa się kosztem prawdy Ewangelii i prawdy Słowa Bożego. Nie ma innego wyjścia. Nie jesteś w stanie pogodzić odmiennych wizji na temat tego, jaki jest prawdziwy Bóg, nie rezygnując z prawd Bożych. Po prostu nie chodzi o to, abyśmy byli jedno, a prawda Ewangelii nie ma znaczenia. Bądźmy jedno, a prawda Słowa Bożego nie ma znaczenia. Jezus podkreśla nam tutaj, że jedność musi istnieć, ale może istnieć tylko i wyłącznie, gdy jest budowana na prawdzie Bożej i której fundamentem jest Słowo Boże. Nawet apostoł Paweł to wiedział. Słowa Jezusa nie mówią o tym, że chodzi o prawdę Ewangelii, którą teraz należy odrzucić, żeby zachować tę jedność, lecz mówią o tym, że ta prawda Ewangelii raczej podtrzyma tę jedność. Paweł, mówiąc do Koryntian, sugeruje coś, że muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy spośród was są prawdziwymi chrześcijanami. Więc w kontekście tego, co mówi Paweł, w kontekście tego, co mówi Jezus, to jest jedność, o którą my mamy zabiegać, lecz nie zawsze pewnie będzie to możliwe, ponieważ nie każdy będzie chciał być albo prawdziwym chrześcijanem, albo trzymać się prawd Słowa Bożego. Więc wtedy podziały są pewnie nieuniknione, jak tutaj Paweł twierdzi i mówi do Koryntian. Lecz modlitwą Jezusa jest jedność uczniów w obliczu wyzwań i prześladowań, jakie spotkają ich na tym świecie, z którego Jezus teraz odchodzi. Nikt nie wątpi, że walka o prawdę Ewangelii Chrystusowej i czystość doktryn biblijnych powodowała, powoduje i będzie powodować podziały pośród chrześcijan. Albowiem Paweł mówi, że muszą być te rozdwojenia, bo musi się okazać, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Jednak powiedzmy sobie szczerze, z doświadczenia życiowego i z doświadczenia chrześcijańskiego doskonale wiemy, że rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy, podziały, które mają miejsce w zborach, wynikają właśnie z takich powodów, o których mówi Paweł. Niesłychanie rzadko podziały w zborach mają miejsce z uwagi na biblijnie uzasadnione powody. Niesłychanie rzadko podziały w zborach wynikają z obiektywnie uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Słowo Boże. Znakomita większość podziałów i kłótni, o których słyszymy, których jesteśmy świadkami, jakie mają miejsce w lokalnych kościołach, wynika z grzesznego, niedojrzałego, cielesnego zachowania i postępowania chrześcijan, którzy swoim zachowaniem dzielą kościoły, powodują kłótnie, powodują rozłamy, atakują przywódców kościoła i kłócą wierzących między sobą. A pandemia koronawirusa tak naprawdę uczyniła to jeszcze bardziej oczywistym. Coś to tam było, ale jedynie ujawniła, że tak się niestety rzeczy mają i taka jest po prostu smutna rzeczywistość. Przykra prawda, która wyszła na jaw przy pandemii,
że ubogich w duchu chrześcijanych w zasadzie bardzo, bardzo mało. Znacznie więcej jest tych zarozumiałych i roszczeniowych, którzy ze względu na opinię, na przykład chociażby w sprawie szczepionek, gotowi są spowodować konflikty w Kościele i podzielić Kościół, co do którego Jezus miał modlitwę, aby był w jedności. I taka jest smutna rzeczywistość i przykra prawda, które wyszły na jaw przy pandemii, że chrześcijan, którzy naprawdę porządnie znają Słowo Boże, jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Znacznie więcej jest tych oczytanych w artykułach, blogach, forach chrześcijańskich, a nie w Słowie Bożym. I niestety jeszcze raz trzeba podkreślić, że taka jest smutna prawda, która wyszła na jaw przy pandemii, że chrześcijan, którzy nie uważają sami siebie za mądrych, jest też bardzo, bardzo mało. Znacznie więcej jest tych, którzy mają sobie wysokie i starannie rozbudowane mniemanie. Też trzeba powiedzieć szczerze, ile z tych podziałów między chrześcijanami, o których się słyszy i które widzieliśmy, było biblijnie uzasadnionych. Dobrze wiemy, że niewiele. Wiemy, że wielu z nich można byłoby uniknąć, wiele zborów mogłoby zachować jedność i dalej żyć w tej jedności, o którą Jezus się modli, gdyby chrześcijanie rozumieli, że pierwszą rzeczą, jaką Jezus się modli do Ojca, jest to, aby Jego ludzie byli w jedności. A Jego uczniowie byli jedno, jak Ojciec i Syn są jedno. Gdyby jedność w ciele Chrystusowym miała dla nas tak wielkie znaczenie, jak w oczach Jezusa, to nie bylibyśmy tak skorzy, żeby powodować konflikty. O wielu podziałach w zborach pewnie byśmy nie słyszeli, lecz w duchu miłości, łagodności i pokory, na bazie Słowa Bożego, może i w poście, dążylibyśmy do jedności, o którą zabiega Jezus. Wers 12. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. 11 apostołów słyszy coś, czego na pewno nie zdawali sobie sprawy, a mianowicie, że przez te 3 lata, które byli z Jezusem, Jezus ich strzegł, chronił, zapewniał opatrzność, tak, że nic im się nie stało. Utożsamianie się z Jezusem było przecież dla nich wielkim zagrożeniem, bo czemu świat miałby nie znienawidzieć uczniów Jezusa, skoro nienawidził Jezusa? Tak, mamy w Słowie Bożym dużo na temat tego, że chcieli ukamieniować i zabić Jezusa. Mało jest zmiany, które sugerują, że ktoś chciał zabić uczniów Jezusa, lecz z pewnością chcieli. A zmianka dotycząca Piotra, który był gotów zachować swoje życie, wypierając się Jezusa, świadczy o tym, że ludzie faktycznie chcieli i Piotra zabić z uwagi na co? Że był uczniem Jezusa. Bo mówią, ty z nim byłeś. I gdyby Piotr powiedziałby prawdę, to nie żyłby. To Jezus tutaj sugeruje. Zachowywałem w imieniu moich tych, których mi dałeś i strzegłem, dlatego nikt z nich nie zginął, prócz syna zatracenia. Strzegł w taki sposób, że żaden z nich nie zginął. Zginął jedynie syn zatracenia, czyli Judasz Iskariota, żeby się wypełniło pismo, które zapowiadało zdrajcę i zapowiadało śmierć tego zdrajcy. Wierzę, że rozróżnienie między zachowywaniem a tym, że Jezus strzegł, jest czynione przez Jezusa tutaj nie bez powodu. Ta idea tego, że Jezus strzegł, dotyczy opiekowania się apostołami jak pasterz trzodą. On pilnuje, dogląda tak, żeby nic im się nie stało. Spójrzcie na ten wers 12 w przekładzie Biblii Nowego Przymierza. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w imieniu Twoim, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął. Zginął jedynie ten, który miał zginąć, ponieważ nie był wybrany przez Boga. Nie był dany Jezusowi przez Ojca. Był to Judasz, którego Jezus nazywa synem zatracenia. To jest hebraizm, który wyraża definicję osoby przeznaczonej na wieczne potępienie, gdyż jedyne, na co zasługuje, to ostateczne odrzucenie z powodu swojej nikczemności. W Starym Testamencie mamy wiele wzmianek na temat ludzi, którzy zasługują na śmierć. Dawid powiedział o Abnerze, słudze Saula, w pierwszej księdze Samuela 26 w ten sposób. Dlatego, czemu żeś nie uszczegł swojego pana króla? Kto z ludu wtargnął bowiem, aby zgubić króla twojego pana? Niedobra to rzecz, którą uczyniłeś jako pan, żyje, zasługujesz na śmierć. Ta idea zasługiwania na śmierć jest tym, co Jezus podkreśla, mówiąc o synu zatracenia. Jakby tego było mało, podobnie gdy Natan stosuje przypowieść, aby wykazać winę Dawida po cudzołóstwie z Batszebą, Dawid wstępnie odpowiada, jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. O to chodzi w tym hebraizmie, o którym mówi Jezus. Nie zginął nikt oprócz syna zatracenia.
ponieważ syn zatracenia to ten, który zasługuje na to zatracenie, i to jest zatracenie wieczne, odrzucenie i bycie porzuconym przez Boga na wieki. Więc skoro najbardziej miłosierny Jezus wypowiada takie słowa, znaczy to, że Judasz był wyjątkowo nikczemnym człowiekiem i prawdziwie synem zatracenia. Wers 13. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. W poprzednim wersie słyszeliśmy od Jezusa: dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Po czym słyszymy teraz w wersie 13, ale teraz do ciebie idę. Gdy byłem na świecie, a teraz do ciebie idę. Uczniowie słyszą pożegnanie Jezusa, który odchodzi z tego świata, a Jezus, widząc, że apostołowie muszą póki co pozostać na świecie, jak widzimy w wersie 13, mówi to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. W tym miejscu nie odnosiłbym tego słowa to, mówię to, do całości nauczania Jezusa od rozdziału 13. Tak było wcześniej, ale nie teraz. Moim zdaniem najbardziej naturalna interpretacja polega na tym, że mówię to dotyczy modlitwy Jezusa, którą mamy w rozdziale 17, którą dotychczas oni słyszeli. Zatem mówię to na świecie, czyli modlę się w sposób otwarty, tak że apostołowie słyszą, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Czyli teraz do ciebie idę i mówię to, co słyszą w mojej modlitwie do ciebie, tym, którzy pozostają na świecie, aby mieli przez słowa modlitwy mojej radość w pełni. Istnieje powód ku temu, że Jezus modli się w taki sposób, że apostołowie doskonale wiedzą, co mówi. Dlaczego modlitwa Jezusa jest źródłem pocieszenia i pokrzepienia dla Jego uczniów? Dlaczego On to mówi? Przecież mówi, że modli się po to, aby oni mieli radość w pełni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie usłyszeli, że od początku byli wybrani przez Ojca. To jest pierwsze. Drugie, że od samego początku byli oni podarowani Synowi. Trzecie, że od początku byli oni przeznaczeni ku odkupieniu. Czwarte, że od samego początku Jezus zachowywał ich i strzegł. Piąte, że słyszą, iż Jezus objawił im Ojca. Szóste, że słyszą, iż Jezus za nimi prosi, nie za światem, lecz za nimi. I dlatego, że słyszą, jak bardzo Jezus ich kocha aż na śmierć krzyżową. Więc słysząc to wszystko od początku modlitwy, mają powody do tego, aby mieć radość w pełni, o której Jezus mówi. Mówię to, aby oni, którzy są na świecie i pozostaną tu, mieli radość w pełni. Dlatego Jezus stawia się do Ojca, aby zachował Jego uczniów pod Jego nieobecność. A to są wystarczające powody, aby mimo, że Jezusa już nie będzie na świecie, oni mieli tę radość w pełni nawet pod Jego nieobecność. Zwróćcie uwagę, że Jezus mówi o radości, która jest Jego radością. Ona pochodzi od Niego. Aby moją radość mieli w sobie i to w pełni. To jest źródłem radości, którą my czerpiemy ku pokrzepieniu w przeróżnych chwilach, szczególnie tych, które dotyczą doświadczeń, ucisków, prześladowań. A oni to już słyszeli w rozdziale 15, w wersie 11, gdzie Jezus powiedział: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jezus nie bawił się w półśrodki. Gdy daje radość, daje ją w pełni. Gdy daje źródło nadziei, daje je w pełni. Jego modlitwa do Ojca jest potężnym zapewnieniem ludzi bożych, pewną rękojmią, że Bóg strzeże tych, którzy do Niego należą. Ponieważ gdy Jezus się modli, Jego Ojciec wysłuchuje. A więc gdy Jezus modli się, aby zachować ich, to Ojciec ich zachowuje. Troszczy się o nich, szczególnie wtedy, gdy mają się źle. Dlatego Jezus chciał, aby uczniowie słyszeli te słowa modlitwy. Teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. I zdaje się, że troska Boża i moc Boża, aby zachować nas, ludzi bożych, jest znacznie większa, niż nam się wydaje. Naprawdę. Nie jest to błaha rzecz być kochanym przez Stwórcę. Nie tylko cię stworzył, lecz cię zbawił, a teraz chroni. Więc pytanie brzmi, skoro Jezus to mówi, abyśmy mieli radość pełną, czy masz tę radość pełną? Czy jest to dla ciebie powód do radości, że Stwórca zachowuje ciebie i chroni ciebie i opiekuje się tobą? Chrześcijaństwo z pewnością nie jest czymś mniej niż doktryna, lecz bez wątpienia jest czymś więcej niż doktryna. Jest co najmniej pełnią radości, która jest od Chrystusa.
Albowiem to pozwala nam przyjąć to, co Paweł mówi w Rzymian 8, że nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, ponieważ sam Ojciec nas zachowuje. Wers 14. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Wiele wzmianek w tym temacie nie znajdziemy w Ewangeliach. Prawda jednak jest taka, że świat nie tylko Jezusa znienawidził, lecz również Jego apostołów, ponieważ mamy powiedziane, ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził. Jednym z dowodów tego stanu rzeczy jest to, że, jak już wspomniałem, Piotr zaparł się Jezusa 3 razy, aby zachować swoje życie. Ludzie byli gotowi, aby z pewnością zabić innych uczniów. Niewiele z tego możemy wyczytać w Słowie Bożym, lecz ponieważ Jezus modli się w taki sposób, musimy przyjąć, że świat ich również nienawidził. Lecz skupił swoją uwagę na Chrystusie, ponieważ tego nienawidził najbardziej. Albowiem Jezus najbardziej uwydatniał winę świata. Ja świadczę o nim, że jego czyny są złe, powiedział Jezus. Fakt, że uczniowie Jezusa otrzymali i przyjęli słowo i nauczanie Jezusa, które pochodzą oczywiście od Ojca, musi być powodem, dla którego świat nienawidzi ich. Co jest dowodem na to, że apostołowie nie są z tego świata, lecz należą do Chrystusa? Ci, którzy są ze świata, nie przyjmują słowa Jezusa, nie przyjmują jego nauczania. Dlatego świat nie ma powodu, by takich nienawidzić. Ja dałem im słowo Twoje i to jest jakby powód, jak tu Jezus mówi, dla którego świat ich znienawidził, ponieważ oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Czyli Ty przyjmujesz słowo Chrystusa. On mówi, Ty mu wierzysz, dlatego świat Cię nienawidzi. Ten wers sugeruje, że jako chrześcijanie żyjemy na obczyźnie. Musimy to zrozumieć. Jesteśmy pozostawieni na tym świecie jako uczniowie Jezusa i jesteśmy tak naprawdę jedynymi ludźmi na świecie jako chrześcijanie, którzy otwarcie i aż na śmierć świadczymy, że czyny tego świata są złe. I wina tego świata jest oczywista. Jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, spójrzcie, jedynymi, którzy wykazują winę świata, mówiąc, że aborcja nie jest po prostu zabiegiem farmakologicznym bądź chirurgicznym, lecz jest grzechem morderstwa. Jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy wykazują winę świata, mówiąc, że homoseksualizm nie jest po prostu preferencją, którą należy tolerować, lecz grzechem, z którego należy się upamiętać. Ale przede wszystkim jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy obwieszczają światu bezkompromisowo, lecz w duchu miłości i łagodności i prawdy, że tylko Jezus jest Panem i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem, jak wiecie, z Dziejów Apostolskich 4:12, nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Dlatego też i z tego powodu akceptacja ze strony świata, uznanie ze strony świata czy tolerancja ze strony świata są tym, co powinno interesować nas najmniej. Czymś, co powinniśmy zabiegać najmniej. Oczekiwanie Jezusa wobec nas, uczniów Jego, jest następujące. Nie dziw się, nie bądź zaskoczony, gdy ludzie tego świata są przeciwko Tobie i nie mogą znieść Twojej obecności, gdy jesteś wierny Słowu Bożemu. Więc nie zapominajmy o tym. Najbardziej kochający człowiek, jakiego nosiła ta ziemia, był również najbardziej znienawidzonym człowiekiem, którego nosiła ta ziemia. Albowiem, choć był na tym świecie, to nie należy do tego świata, tak jak my nie należymy do tego świata. Niemniej w kolejnym wersie Jezus doprecyzowuje, jaka jest intencja jego modlitwy. Wers 15. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. To jest niesamowite. Przecież świat nas nienawidzi. Świat nas prześladuje. Jezus zapewnił, że będzie mieć uciski. Powiedział również, że niektórzy z nas zginą dla Jego imienia. A mimo to, Jego modlitwa jest, nie proszę, abyś ich wziął ze świata? Na pierwszy rzut oka zasadnym byłoby przyjąć, że najlepsze wyjście to, żeby nas zabrał z tego świata, który chce nas zabić. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Bóg, Ojciec, mógłby bez problemu zabrać uczniów Jezusa do siebie w jednej chwili. Nie byłoby na tym świecie ludzi bożych, lecz decyduje się tego nie uczynić. A to jest wyjątkowo ciekawe. Mógłby zabrać uczniów Jezusa do nieba tam, gdzie Jezus jest, abyśmy byli tam, gdzie On jest,
Lecz nie taka jest wola Jezusa, ponieważ ten faktycznie modli się, aby ojciec zachował jego uczniów tak, jak Jezus ich strzegł przed ponad 3 lata, lecz przez zachowywanie ich nie ma na myśli zabrania ich z tego świata, lecz abyś ich zachował od złego, co znaczy od wszelkiego zła i wrogości ludzi tego świata wobec chrześcijan, a przede wszystkim od autora tego zła i tej wrogości, czyli szatana. Od tego złego, który odpowiada za całe to zło. Jednej rzeczy szatan pragnie najbardziej: zniszczenia zbawczej wiary chrześcijan. Wyrwanie z rąk Jezusa tych, którzy do Niego należą, to jest pragnienie szatana. Zwróćcie uwagę, że szatan nie wierzy w słowa Jezusa z rozdziału 10, gdy Jezus powiedział: owce moje głosu mego słuchają, ja znam je, a one idą za mną, ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Szatan w te słowa nie wierzy. On jest przekonany, że on jest w stanie ich wyrwać. Jest przekonany, że może wyrwać owce Jezusa z rąk Jego i rąk Jego Ojca, dlatego przedsięwzięcia szatana wobec Kościoła Chrystusowego są tak wielkie i tak prężnie rozwijające się. Szatan jest w natarciu przeciwko Kościołowi tak długo, jak długo Kościół istnieje. Od kiedy powstał. Jak powiedział John MacArthur, to walka o to, kto naprawdę jest suwerenny, aby mieć władzę nad ludem Bożym. Kreowanie i realizowanie programów, inicjatyw, nawet prawa, kultury, przedsięwzięć, które godzą w chrześcijan i mają na celu prześladowanie lub zniszczenie ich, jest dziełem szatana, nikogo innego. A jednak nie jest wolą Jezusa, aby nas zabrać z tego świata, lecz abyśmy, żyjąc w tym świecie, byli zachowani od złego. Dlaczego Jezus nie chce, aby Ojciec nas z tego świata zabrał? Cóż, jeśli by to uczynił, to w jaki sposób świat usłyszałby Ewangelię? Jeśli by nas zabrał z tego świata, w jaki sposób mielibyśmy sposobność wzrastania w uświęceniu, bez którego nikt nie uży Pana? Jeśli by nas zabrał z tego świata, w jaki sposób Bóg otrzymałby chwałę od narodów? Albowiem Malachiasz mówi wyraźnie, albowiem od wschodu słońca do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami. Apostoł Paweł oznajmił nam w liście do Rzymian, że Bóg rychło zetrze szatana pod stopami naszymi. Dopóki to się stanie jednak, jesteśmy w świecie, który jest pod panowaniem władcy tego świata. Nie dziwne więc, że Jezus modli się, aby Ojciec zachował nas od złego, zwłaszcza, że przeciwnik faktycznie ma potencjał, aby zniszczyć i wyrządzić chrześcijanom wiele złego. A modlitwa Jezusa gwarantuje nam, że szatan ostatecznie nigdy nie może zniszczyć dzieci bożych. Niemniej to nie oznacza, że jesteśmy odporni na jego ataki i zasadzki. Paweł wyraźnie powiedział w liście do Koryntian, że nie jesteśmy ignorantami dzieł, zasadzek, planów, intryg szatana. Nie możemy być. W momencie, kiedy jesteśmy, to już przegraliśmy. Ten, kto lekceważy szatana, już z nim przegrał. Tak było z Judaszem i tak było z Ananiaszem i tak było z Safirą, którzy zginęli za swój grzech z ręki Bożej. Zanim jednak umarli, usłyszeli od apostoła Piotra słowa: Ananiaszy, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. Szatan działał w tamtej sprawie, aby spowodować upadek ludzi, którzy przecież byli w kościele. Zlekceważyli jego zasadzki i już przegrali. Jeśli są to fałszywi wierzący jak Judasz, o których Jezus się nie modli i których Ojciec nie zachowuje od złego, oni są zniszczeni przez szatana kompletnie. Fałszywi wierzący, fałszywi chrześcijanie są całkowicie wystawieni na niszczące działanie szatana. Są po prostu łatwym celem i łatwym łupem dla niego. Lecz nie tak się sprawa ma z prawdziwie wierzącymi chrześcijanami, albowiem tych Ojciec zachowuje od złego zgodnie z prośbą Jezusa, którą teraz przedkłada. Ale wiedząc to, nie wzbijajmy się w pychę i nie bądźmy aroganccy, lecz mamy czuwać. Piotr mówi w pierwszym liście swoim: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Dlaczego? Bo przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Czyli Piotr wie, że my jesteśmy zachowywani przez Ojca i ostatecznie szatan nas nie zniszczy, bo też nie może.
Lecz Piotr również nie jest ignorantem tego, co szatan może zdziałać pośród wierzących, dlatego mówi: bądźcie trzeźwi i czuwajcie, przeciwnik was kroczy. Dlaczego? Jaka jest recepta? Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Więc Bóg tak, zachowuje i zachowa swoje dzieci od złego, lecz naszym codziennym zadaniem jest również przeciwstawianie się szatanowi. Jak to robimy? Piotr nam mówi, abyśmy byli mocni w wierze. Przez bycie mocnymi w wierze przeciwstawiamy się diabłu. Nasze upadki, rozgoryczenia, samoużalanie się nad sobą, smutek, niepokój, obawy i wiele innych są pewnego rodzaju polem do manewru dla szatana. On lubi intensyfikować nasze błędne myślenie. Bądźmy mocni w wierze, albowiem tylko wtedy oddajemy się całkowicie Bogu i tylko wtedy jesteśmy prawdziwie gotowi, aby słuchać Słowa Bożego i realizować to Słowo Boże. Mocni w wierze. Jakub też mówi w swoim liście: zbliżcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale w jaki sposób ucieknie i kiedy ucieknie? Kiedy zbliżymy się do Boga i przeciwstawimy się diabłu. Nasza walka jest trudna na tym świecie, ale już wygrana, gdyż zwycięstwo należy do Jezusa. Gdy zbliżymy się do Boga i przeciwstawimy się diabłu, ten ucieknie od nas. Dlatego wers 15 jest jednym z tych wersów Słowa Bożego, które zostały całkowicie zapomniane, powodując naprawdę skrajne i niebiblijne postępowanie pośród tych, którzy wyznają imię Jezusa. Wiele by mówić, ale gdyby pewne kręgi chrześcijaństwa zechciały spojrzeć na słowa Jezusa z wersu 15, rozdział 17 Ewangelii Jana, to kręgi monastyczne nie miałyby takiego zasięgu, jaki mają dzisiaj. Nie miałyby takiego wpływu, jaki mają dzisiaj. Co chcę przez to powiedzieć? Idea bycia mnichem, zakonnikiem, zakonnicą, pustelnikiem nie jest ideą biblijną. Idea bycia mnichem czy pustelnikiem w celu odizolowania się od wpływu świata z przekonaniem, że umożliwi to osiągnięcie świętości, nie jest ideą biblijną. Uciekanie od świata, izolacja od świata w celu prowadzenia życia w osamotnieniu w murach zakonu czy klasztoru jest sprzeczna z zamysłem Jezusa, który wyraźnie mówi: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, a zatem sami siebie też ze świata nie zabierajmy. Bóg ma ściśle określony powód, dla którego zostawił nas tutaj w tym świecie, a celem tego ma być Jego chwała. Więc my, jako Kościół Boży, mamy powołanie od Boga do zrealizowania. Zwróćcie uwagę, w Słowie Bożym mamy tylko trzy przypadki osób, które prosiły Boga, aby zabrał je z tego świata. Mojżesz, Eliasz i Jonasz. Żadnej z tych próśb Bóg nie wysłuchał. Wers 16. Nie są z tego świata, jak ja nie jestem ze świata. To dosłownie Jezus powiedział przed chwilą, prawda? Na końcu wersu 14. Ale powtórzenie tej samej myśli w modlitwie Jezusa jest zaakceptowaniem świętości dzieci Bożych. Jesteśmy święci w dosłownym znaczeniu tego słowa, którym jest odseparowanie się od rzeczy pospolitych. Jesteśmy wyjęci z tego świata, odseparowani i przeznaczeni dla Boga. Nie jesteśmy ze złego, szatańskiego królestwa i systemu tego świata, tak jak Jezus nie jest. Jezus idzie do Ojca i my również pewnego dnia tam pójdziemy, abyśmy tam, gdzie Bóg jest i my byli. Wers 17. Poświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. To jest zdumiewające, że Jezus modli się nie tylko o to, aby Ojciec zachował nas od złego, które jest na świecie, lecz również, aby poświęcił nas w Jego prawdzie w czasie, gdy jesteśmy na tym świecie. Co widzimy w wersie 17? Przede wszystkim, wszelka prawda pochodzi od Boga. Jezus mówi: poświęć ich w prawdzie Twojej. Czyli Bóg jest źródłem prawdy. Po drugie, uświęcenie odbywa się wyłącznie przez działanie prawdy i to prawdy Bożej. Po trzecie, że ta prawda Boża ku uświęceniu to Słowo Boże. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Modlitwa Jezusa jest zatem taka, aby ci, którzy są odkupieni, i za których Jezus oddaje swoje życie, którzy uwierzyli w Niego i zostali zbawieni, zostali przez Ojca uczynieni świętymi. Modlitwą Jezusa jest to, aby Ojciec uczynił ich bardziej świętymi, bardziej duchowymi i
bardziej pobożnymi, aby ich życie w myślach, słowach i w działaniu było coraz to świętsze. W tym wrogo nastawionym świecie, aby zobaczyli, że lud Boży jest święty. A jest święty, ponieważ Bóg poprzez swoją prawdę Słowa Bożego czyni ich świętymi. Duch Święty, który natknął Słowo Boże, oczywiście nie ma problemu z tym, żeby podkreślić po raz kolejny suwerenność Boga i jednoczesną odpowiedzialność człowieka. Spójrzcie, gdy mieliśmy rozdziały 13 do 16, tam wielokrotnie Jezus mówi: przestrzegajcie moich przykazań, trwajcie w mojej nauce, trwajcie we mnie, wydawajcie owoc. To jest nasza odpowiedzialność. Tutaj z kolei Jezus mówi, że dzieło poświęcenia należy do Ojca, który prosi: poświęć ich w prawdzie Twojej. Suwerenność Boża podkreślona. Więc wszystko, co mamy, jest z Boga, jest z łaski Bożej, ale to w żaden sposób nie unieważnia naszej odpowiedzialności. A jakbyście czytali kiedyś pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, sami widzicie, że w 4 rozdziale i w 3 wersie Paweł mówi, że taka jest wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od szeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. Jednak jak kończy list, rozdział później, mówi, że sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Z jednej strony my mamy dążyć do uświęcenia, z drugiej strony Bóg dokona tego ostatecznie. Jak powiedział J.C. Ryle, im bliżej Boga żyjemy w tym życiu, im świętszym życiem żyjemy w tym życiu, tym naturalniej przyjdzie nam wejść do nieba, gdzie wszyscy są święci. Zatem, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, co jest tą prawdą Bożą ku uświęceniu, Jezus mówi w wersie 17, poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jezus nie mówi, że Słowo Boże po prostu zawiera prawdę, on mówi, że to Słowo jest prawdą. Dlatego niech Twoje Słowo, Ojcze, uświęci tych, których mi dałeś, modli się Jezus. A Dawid oczywiście doskonale to rozumiał, cały Psalm 119 o tym mówi, ale jeden wers może zasługuje na większą uwagę, wers 11, gdzie Dawid powiedział: w sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Słowo Boga jest tym, co powoduje uświęcenie. Przez ponad 3 lata Jezus mówił do apostołów Słowo Boże. Teraz Go już nie będzie z nimi, ale oznajmia im nie tylko, że to, co oni mieli ze sobą, gdy Jezus z nim był, to było Słowo od Ojca, lecz również to, że Słowo Boże jest prawdą, która ma moc uświęcić i oczyścić z grzechu, i to też było ich udziałem przez te ponad 3 lata. Skoro Jezus kładzie tak wielki nacisk na konieczność uświęcenia Jego ludzi, zapamiętajmy raz na zawsze, że zgodnie z wersem 17 nie ma co myśleć o uświęceniu bez Słowa Bożego. Nie ma takiej możliwości. Zostawianie Słowa na boku to zawsze jest zła decyzja. To nawet nie tyle artykuł chrześcijański, nawet nie kazanie, co Słowo Boże w nich zawarte powoduje uświęcenie. Ma moc uświęcić. Więc pytanie brzmi, jakie miejsce i rolę Słowo Boże odgrywa w Twoim życiu? Czy jest na początku Twojego codziennego dnia, czy na końcu? Czy wtedy, kiedy masz najwięcej sił, czy wtedy, kiedy nie masz w ogóle sił, nie możesz się skupić na czytaniu? Jaką rolę odgrywa Słowo? Jaką rolę Mu dajesz na co dzień, aby powodowało uświęcenie w Tobie? Bo Słowo Boże jest prawdą Pana, która uświęca. Może tu chodzi po prostu o to, czy faktycznie wierzymy w to, co Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje. Czy wierzymy w to, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi ze słów ust Pana? Myślę, że warto na kanwie tego wersu podkreślić, że naprawdę niech się zawstydzą kościoły, które ignorują Słowo Boże i zostawiają je gdzieś na boku w realizacji swoich przedsięwzięć. Ciężko nazwać się w ogóle kościołami te, które nie mają w epicentrum Słowa Bożego. Podkreślanie Słowa Bożego i Jego mocy jest kluczem do zdrowego prosperowania zboru Bożego. Twoje Słowo jest prawdą. Zatem kształtowanie życia kościoła i nabożeństw bez fundamentu Słowa Bożego nie może się ostać. Nie może zrealizować Bożego dzieła, jest to po prostu głupota. Jezus powiedział w rozdziale 15, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Jezus widzi swoich 11 jako osoby zbawione, jako osoby uświęcone przez ofiarę Jezusa. A mimo to ciągle w stosunku do nich oczekuje procesu uświęcenia. I to przez prawdę Bożą, którą jest Słowo Boże. My również w Chrystusie, w momencie, kiedy uwierzyliśmy, jesteśmy święci, uświęceni, usprawiedliwieni raz na zawsze, lecz ponieważ tak jest,
rozpoczął się proces uświęcenia, który trwa od momentu, kiedy jesteśmy zbawieni, do momentu, kiedy spotkamy się z Panem, i ten proces musi postępować. Mamy wzrastać w uświęceniu. To, co Jezus mówi w 17 wersie, to to, że Słowo Boże ma moc ku uświęceniu, i to musi mieć miejsce poprzez Słowo Boże. Zdaje się, że uświęcenie chrześcijan nie jest dzisiaj atrakcyjnym tematem. Eschatologia tak, predestynacja tak, mówienie językami tak, ale uświęcenie nie jest atrakcyjnym tematem do dyskusji, już nie mówiąc o realizowaniu tego tematu w codziennym życiu. Lecz dla Jezusa była to sprawa najwyższej wagi, przecież modli się, poświęć ich w prawdzie Twojej. 18 wers. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Bóg posyła swojego Syna z misją odkupienia grzesznego świata. To samo czyni Jezus w stosunku do swoich uczniów. Posyła ich z misją głoszenia Ewangelii ku zbawieniu grzesznego świata. Dlatego mówi, jak mnie posłałeś na świat, w domyśle z misją zbawienia, głoszenia Ewangelii, tak i ja posyłam ich na świat z tym samym zadaniem. W poprzednim wersie Jezus prosi Ojca o dzieło poświęcenia apostołów przez prawdę Słowa Bożego. W wersie 18 wyjaśnia natomiast, że prosi o to z uwagi na ich misję na tym świecie. Dlatego to jest to połączenie między wersem 17 i 18. Nie ma się co dziwić, że Jezus nie prosi Ojca, aby zabrał Jego ludzi z tego świata, gdyż mają dzieło do wykonania na tym świecie. A ponieważ mają dzieło do wykonania i głoszenie Ewangelii, nic dziwnego, że muszą być poświęceni w prawdzie. Muszą być świadectwem nienagannym, muszą być świętym ludem Pana, bo reprezentują świętego Boga. Dlatego modli się o ich uświęcenie. Spójrzcie, to się wszystko łączy w modlitwie Jezusa. On wie, czego chce od nich. Reprezentujemy świętego Boga w tym grzesznym świecie. Nie jest uczeń nadmistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, kto będzie jak jego mistrz. Ostatni wers na dzisiaj, 19. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. To jest terminologia, ogólnie rzecz biorąc, wers nie jest łatwy. Ale to jest terminologia, jak wszystko na to wskazuje, wyciągnięta z kapłańsko-ofiarnego systemu świątynnego ze Starego Testamentu. To znaczą słowa i za nich poświęcam siebie samego. Jezus chce powiedzieć, że jeśli nie umrze na krzyżu, Ojciec nie mógłby wysłuchać modlitwy Jezusa, aby uświęcić ich w prawdzie dla Ojca. Jezus używa tej terminologii odnoszącej się do systemu ofiarnego i służby kapłańskiej, żeby określić siebie jako ofiarę za grzech, która musi być złożona. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. To wyraża ideę, którą Paweł sugeruje i przedstawia w 5 rozdziale Efezjan, krótko mówiąc, Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Tak wygląda ten wers i tak wygląda w zasadzie cały dzisiejszy fragment. Czy to, w jaki sposób Jezus się modli, sprawia ci radość? On mówi, że mówi to, co mówi, abyśmy mieli radość w pełni. Mamy wiele powodów do takiej radości. Ja osobiście odczuwam wielką radość i pokój w sercu z tego powodu, że jestem zachowywany przez Ojca, ponieważ Ojciec przyjął modlitwę Jezusa, aby zachować mnie do końca. Jestem świadomy tego, że szatan zrobi wszystko, aby zniszczyć wiarę tych, którzy należą do Jezusa, ale nadzieja, jaką dał nam Pan, jest mocna. Ojciec zachowa nas aż do końca. Dlatego dzisiejszy fragment stanowi dla nas napomnienie pod kilkoma względami. Przede wszystkim, abyśmy nie zaniedbywali Słowa Bożego i nie lekceważyli mocy prawdy Bożej w procesie naszego uświęcenia na co dzień. Tym bardziej, że doskonale wiemy, jak wygląda obecne chrześcijaństwo przedstawiane przez wiele kościołów. Mimo, że modlitwa Jezusa mówi jednoznacznie, że chrześcijanie nie są z tego świata, choć żyją w tym świecie, oraz że chrześcijanie są uświęceni i odseparowani z systemu tego świata, nie można odnieść wrażenia i nie można nie zauważyć, że wiele kościołów zdaje się jednak być z tego świata, prawda? Albowiem różnicy między myśleniem, działaniem, życiem, między tymi zborami a światem nie widać. Postańmy proszę do modlitwy. Ojcze, dziękuję za Twoje słowo, które łatwe nie było. Pomóż nam, Panie, przyjąć te prawdy, rozradować się w nich i żyć według nich.
przez Jezusa Chrystusa. Amen.